Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj nie na żywo, nie wiem czy już dojechałem, w każdym razie jestem w drodze do Szczecina. Jutro w niedzielę rozpoczynam rekolekcje adwentowe w parafii, w Sanktuarium Dzieci Fatymskich. Znacie to sanktuarium, już nieraz stamtąd spotykaliśmy się i modliliśmy się wspólnie z tego sanktuarium. A skoro 21:45, więc słowo na dobranoc, słowo się rzekło, więc słowo będzie. A o czym dzisiaj przygotowałem słowo? Dzisiaj krótkie rozważanie Phila Bosmansa, też w takim kontekście tych wszystkich adwentowych przygotowań do uroczystości Bożego Narodzenia, bo i troszczymy się o ten wygląd zewnętrzny, troszczymy się o to, żeby i dom pięknie wyglądał, ale troszczymy się też o siebie. Pewno przed świętami pójdziecie wszyscy do salonów piękności, o ile będzie taka możliwość, żeby te święta rzeczywiście z takim szykiem przeżyć. A ja dzisiaj chcę Wam zaproponować, żebyście zrobili coś dla swojej twarzy. Pewno niejednokrotnie już coś robiliście. Staracie się upiększać, zwłaszcza kobiety. Chociaż kobiety są piękne i nie potrzebują się upiększać, ale powiedzmy to, robią to z takiej troski o ten piękny wygląd, żeby to piękno pielęgnować. Dobrze, i dzisiaj kilka takich słów, które będą zachętą do tego, żeby zrobić coś dla swojej twarzy. Uwaga, posłuchajcie, co napisał Phil Bosmans. Nie zapominaj, że twoja twarz jest dla innych, że muszą na nią patrzeć, i że nie ma nic bardziej przykrego od patrzenia całymi godzinami na niezadowoloną, markotną minę. Twoja twarz to coś więcej niż ładna fasada, niż szyld reklamowy, coś więcej niż wizytówka. Zrób coś dla swojej twarzy. Nie tylko ze względu na siebie. Nie po to, by patrzeć na ładne odbicie w lustrze, ale przede wszystkim dla innych. Najlepsza pielęgnacja cery nie polega na wklepywaniu kremu, wyskubywaniu brwi, tuszowaniu rzęs i nakładaniu cieni na powieki. Zrób coś dla swojej twarzy od wewnątrz. Dodaj oczom radości, światła. Rozluźnij mięśnie twarzy i uśmiechnij się. Niech twoja twarz będzie miła. To jest do zrobienia, o ile przeprowadzisz generalne porządki w twoim sercu. Wymieciesz zgryzoty, wysprzątasz kąty, w których zaczaiły się utyskiwania i skargi. Co to wszystko ma wspólnego ze szczęściem? Przestań co dzień ponuro pielęgnować te same pretensje i złości. Pokaż swą piękną twarz, to co jest w tobie najlepsze i najpiękniejsze, a wtedy nie będzie trudno cię polubić. Tak, tyle rad Phila Bosmansa. Myślę, że wy wszyscy macie piękne twarze i że jesteście przez wszystkich lubiani. Tego wam z całego serca życzę. Ale jeżeli znacie kogoś o postępnej twarzy, znacie kogoś, kto no właśnie powinien troszeczkę o tę swoją twarz się zatroszczyć, to może zaproponujcie mu tę dobrą radę. Niech wysprząta swoje serce, niech zrobi porządek w swoim wnętrzu, a wtedy i twarz będzie i pogodna, i uśmiechnięta, i taka, że będzie chciało się ją polubić. Dobrze, kochani, tego wam z całego serca życzę, tego życzę wam wszystkim, waszym najbliższym. Nie wiem, czy zdążyłem dojechać. Jeżeli zdążyłem dojechać już, to będzie kompleta o 22, a jeżeli nie, to życzę spokojnej, błogosławionej nocy, wszystkiego dobrego. Jutro niedziela, dzień pański, niedziela radości, słuchajcie, niedziela radości, więc świętujcie tę niedzielę w sposób wyjątkowy i bardzo, bardzo radosny. Nieustannie radujcie się w Panu. A na spokojną noc przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pewno jutro albo na komplecie.